Witajcie kochani, dużo sobie tutaj znalazł, nazywam się Bartosz Michał. Chciałem powiedzieć świadectwo rozwoju Kościoła, chciałem powiedzieć świadectwo działania apostolskiego. Jak to się wszystko rozwija, tak powiem trochę wstąpię, jak Bóg posłał do tego, by budować Kościół. Ja po prostu, zanim w ogóle mnie Bóg posłał do Poznania, bo teraz aktualnie działam w Poznaniu, to ja funkcjonowałem już parę lat na namaszczeniu. Widziałem, jak się przejawia różne sposób Boża moc w różnych tam zakresach. Pracowałem godzinę do pracy, cały czas się w ogóle w jakiś sposób szkoliłem, cały czas w ogóle słuchałem nauczeń, nie wiem, chodziłem do pracy 8 godzin, 4 godziny byłem na słuchawkach tej pracy, cały czas coś przerabiałem, gdzieś tam chodziłem, się modliłem i w różny sposób Bóg działał. Ja cały czas mówię w ogóle więcej. Widziałem coś tam, że na uzdrowienie działa, no ale no co z tym uzdrowieniem? Tam ktoś się nawrócił na ulicy, no ale co tam z tym człowiekiem? Cały czas widziałem, że w ogóle coś jeszcze jest więcej, jeżeli chodzi o działanie z Bogiem. Ja w ogóle pamiętam, jak pierwszy raz widziałem to, jak ludzie są uzdrawiani. Pierwszy uzdrowień, drugi, kolejny, jakiś, i mówię, kurczę, żeby to tak nie było, że ja to zaraz się okaże, że to parę razy w życiu takie coś było, a potem to już nie. I tak nie wiedziałem, co to w ogóle dalej z tym będzie. I potem, ale to, co mi Bóg dał, to w ogóle, mimo że nie wiedziałem zawsze, co z tym zrobić, to, co złapałem z rzeczywistości duchowej, zawsze bardzo ceniłem i nigdy nie dałem sobie się tego wytrącić, więc dalej trwałem, dalej jakoś to praktykowałem, kolejne rzeczy się przejawiały, jakieś kolejni ludzie byli uwalniani, jeździłem w różne miejsca, jeździłem po różne konferencje. I na początku, jak w ogóle zobaczyłem, że w dzisiejszych czasach jest Boża moc, że ten Bóg w ogóle jest taki sam, to ja korzystałem z materiału z zagranicy, bo patrzyłem na różne nurty chrześcijańskie w Polsce, ja myślałem, że w ogóle takich rzeczy nie ma tutaj w Polsce, nie? Ale zobaczyłem człowieka, który głosi Ewangelię na ulicy, uzdrawia ludzi, ja mówię, kurczę, jak on może, to ja też. No człowiek w ogóle, ja też człowiek, on ma Ducha Świętego, ja mam, ja mówię, to ja mogę. To ja w ogóle poszedłem to robić. Pierwszy raz wyszedłem w ogóle głosić na ulicy, mówię, będę zagadywał ludzi. No okazało się, że w ogóle człowieka nie umiem zagadać na ulicy. No kurczę, tak nawet o godzinę jakoś mi tak dziwnie jeszcze mu powiedzieć, że Jezus się uzdrowił, czy to coś ci zrobił. To w ogóle to był kosmos. Ale w ogóle skręcało mnie w mojej duszy, ale wychodziłem, w ogóle coś robiłem. I zaczęło się uwalniać Boże działanie tego typu, różnego typu. I tak parę lat gdzieś funkcjonowałem, różnych rzeczy doświadczałem, ale cały czas jakby nie wiedziałem do końca, co dalej. Zacząłem też odbierać powołanie, coraz szerzej je widzieć, a z drugiej strony zacząłem przed nim w pewnym sensie uciekać, bo w ogóle mówię, kurczę, jak wiele rzeczy jest w ogóle do zrobienia i mówię, w ogóle dużo Bóg daje w ogóle do zrobienia, to tak jakoś jeszcze te religijne nurty mi wpływały, kurczę, to będzie takie ciężkie, to ja tak może trochę później sobie, później i tak jakby sobie trochę uciekałem, ale cały czas miałem te wszystkie rzeczy w sercu i wzrastałem w tym. Po prostu w tym wzrastałem, pochodzę ze Świnoujścia, to jest małe miasto, tam nie ma jakichś tam dużych kościołów, szczególnie przebudzonych. Ja w ogóle kiedyś myślałem, że w Polsce to w ogóle chyba nic nie ma. Może się gdzieś w ogóle wyprowadzę gdzieś tam, ale na szczęście się okazuje, że już się to wszystko tutaj poszerza. No i w pewnym momencie, tak sobie chodząc z Bogiem, gdzieś modląc się, Bóg mi powiedział, że przeprowadź się do Poznania w związku ze służbą. No i ja tak, nie, chyba nie. No i tak, ale tak chodziłem się, modliłem, kurczę, to jest, w ogóle Bóg to jest, nie? Mówię, no dobra, no to coś z tym poznałem. To już było, już tak odbierałem, jeszcze trochę tak nie chciałem się z tym zgodzić. I w ogóle osoba, która mnie w ogóle nie zna, znaczy znała mnie z widzenia, to przez pomógę do mnie napisał, szukam lokatorów w Poznaniu, czy chciałbyś się może wynająć tutaj mieszkanie, ze mną być tu lokatorem, ale tak, wiesz co, nie, ale się odezwę. No i tam za jakiś czas się modliłem, już mówię, dobra, wiem co mi Bóg mówi, wiem co mam zrobić, szukasz tych lokatorów dalej. Tak, możesz tam wpadać, zobaczyć mieszkanie. Zobaczyłem, to jest to mieszkanie, gdzie dalej mieszkamy. Tylko teraz tam mieszkają już w sumie wszystkie to są osoby z naszej wspólnoty. Wtedy przyjeżdżałem tam ja sam. Ta osoba już po miesiącu ze mną tam nie mieszkała. Ludzie się tam wymieniały, różne rzeczy się działy. Ja tylko wiedziałem, że mam tam być w związku ze służbą.
No ale tak się kręciłem, mówię, cały czas w ogóle cokolwiek robiłem, no to robiłem. Trzeba żyć, no to chodzę do pracy, coś tam sobie robię, coś tam sobie załatwiam, ale w ogóle cały czas na tapecie to był ten temat królestwa i w nim i zgłębiałem i starałem się praktykować. Coś nowego w ogóle odkryłem, to od razu gdzieś to wdrożyć w życie, ale nie wiedziałem, co z tym dalej Bóg będzie robił, ale byłem wierny w tym, co gdzieś miałem. I w pewnym momencie właśnie Bóg mnie wysłał do tego Poznania. Tam no, byłem właściwie sam jak palec, na początku to w ogóle praca, jakieś tam w ogóle dojazdy na magazyny, jakoś zimno, ciemno, w ogóle co ja tu robię, może to nie był najlepszy pomysł i tak dalej. No później była taka sytuacja, że nagle edukatorów straciłem, nagle moja mama straciła pracę, ale modliłem się, trwałem parę dni, zaraz się wszystko znaleźli się edukatorzy kolejni, bardziej jeszcze otwarci na Boga w sumie niż ci poprzedni. Ale wierzący, wiem, wszyscy wierzący, ale stopień otwartości jest różny. Jakby potem się okazało, że mam odzyskać pracę w tym samym miejscu na lepszych warunkach, a więc sobie spokojnie byłem w tym miejscu, w którym miałem być. W międzyczasie zrobiłem w ogóle kurs, bo to są też no, świadectwa z różnego zakresu, tak bardzo skrótowo to chcę powiedzieć. W międzyczasie zrobiłem kurs na spawanie, za który nie dość, że był za darmo, to zapłacili mi 1000 zł za zrobienie go i na spawacze, bo tak mówię, no może jakoś tak... No ja wiem, że będę działał dla ciebie, jakbym się tak zawodowo, jakbym się tak poszedł, że na spawanie nie chcę za bardzo, ale... No to tak zrobiłem te papiery i one są fajnie, zawsze jak mnie pan poniesie, to mogę jechać do Norwegii na stocznię. Ale jestem mówię, w tym Poznaniu, tak układałem różne rzeczy, pracowałem tu, pracowałem tam. No i w styczniu jakby było już tyle roboty, żeby gdzieś pojechać, jakoś się modlić i zrobić, że nie było już jakby, mój kurczę, no ja już tak chodzę i mówię, Boże, no chciałeś mnie tu, to mnie karmi, no służę. A już teraz ta praca tamtą skończyłem, już nie mam gdzie w ogóle dalej tutaj operować, żeby pracować, a jednocześnie robić to, co mi powierzasz. I jednocześnie otworzyły się w ogóle zaopatrzenie finansowe, jednocześnie sama się zgłosiła pierwsza osoba, która chciała wspierać służbę, jednocześnie w ogóle Bóg do mnie powiedział, że to jest już w ogóle ten czas i moment. I Artura, którego już miałem okazję długo słuchać przez internet, to zobaczyłem na internecie film, że rozpoczyna się szkoła służby i powiedział, że mam jechać. Przyjechałem, byłem jeszcze w innym kościele, tam upadłem pod mocą, jak leżałem, to człowiek miał związane ręce, nie miałem rękami już, tylko to przeszło. Mówię, nie wiem, o co chodzi, no, dobra, coś Bóg robi. Potem przyszedłem tutaj, a na bożeństwie Artur wziął w ogóle wstążkę, zrobił gest proroczy, związał rękę i zaczął prorokować to po kolei rzeczy. Gdzieś tam w tłumie, tam byłem w tłumie, to odebrałem i tak mówię, no dobra, jako z tym wszystkim. No i zacząłem być w kontakcie, wszedłem w działanie w zespole apostolskim. Zaczęliśmy formować kościół, spotkania zaczęliśmy w sumie od lutego. No, do Poznania przyjeżdżałem ja sam właściwie, nie? No, tam sobie krążyłem, patrzyłem, co tam się w tym Poznaniu dzieje. No dzisiaj jest nas kilkanaście osób stałych w wspólnocie, które są wyposażone, które wiedzą, są deklarowane, które chcą działać, które chcą funkcjonować. No, na inne osoby myślę, możemy wpływać, możemy szerzyć królestwo. Jesteśmy regularnie w centralnym punkcie. Jeżeli chodzi o Poznań, pod targami poznańskimi albo pod dworcem zachodnim, gdzie się przejawia masa osób, gdzie możemy być świadectwem. Robiliśmy wyjście ewangelizacyjne do szpitala, modliliśmy się o ludzi na onkologii, były świadectwa uzdrowienia z raka, były różne świadectwa uzdrowień. Widzimy regularnie to, jak duchy wychodzą z ludzi, to więc jakby ten kościół jest to skuteczne. Mówię, działam apostolsko, więc jakby jest to skuteczne. I wiem, że to się będzie poszerzać. Wiem, że to wpisuje się szerzej w to wszystko, co możemy obserwować w kraju, że ludzie raz, że zaczynają szerzej widzieć prawdę, to jeszcze zaczynają ją brać. Ale bez ludzi, którzy będą to nieść, no to nie będzie gdzieś tam funkcjonować. Bez ludzi, którzy nie będą nieść, to nie będzie funkcjonować. Też mi nie było łatwo bardzo często, bo byłem sam, a czy na pewno, a w ogóle diabeł na 100 różnych sposobów chciał mnie przekonać, że ja to chyba sobie w ogóle pomyliłem, bo ja to w ogóle inaczej niż wszyscy zawsze. I takie różne w ogóle rzeczy. Kiedy zaczynałem kościół, przyłączyła się pierwsza osoba, mój współlokator. Teraz już wszyscy w sumie u nas, mamy duże mieszkanie, 120 m2 w centrum Poznania.
Mieszkamy sobie to aktualnie 6 osób, teraz w ogóle to są wszystkie osoby z naszej wspólnoty. Niektórzy się przeprowadzili z różnych kontynentów. No i mówię, funkcjonujemy w dziejach apostolskich, że sobie razem mieszkamy, razem się modlimy, razem uzdrawiamy. Więc różne rzeczy się w związku z tym dzieją. Jest wesoło też. Tak to wygląda na obecną chwilę. Wiele rzeczy, no kiedy zaczynałem w ogóle, kościół, to ja bardzo fajnie mi się funkcjonowało w ten sposób, w jaki funkcjonowałem wcześniej, że gdzieś tam pojechałem, gdzieś się namaszczenie przejawiło, sobie pracuję, jest fajnie, jest wygodnie, bardzo lubiłem moje miasto, niekoniecznie chciałem opuszczać. No a Bóg mi postawił miejsce formowania kościoła i to tak pasterstwo też mi tak średnio leżało, bo tak mówię, o z tymi ludźmi, ci ludzie, wszędzie ci ludzie i znowu ci ludzie, tak w ogóle ja introwertykiem w ogóle zawsze byłem. Ja tak lubiłem sam pobyć, nie? A w ogóle kurczę, kiedy ja sam jestem? To tak czasami się zgadza. No ale teraz nawet już mam ten, śpi u mnie chłopak w pokoju, zresztą nawet. Nie wiem, Więc tak to działa i widzę jak realnie ludzie biorą przełom do swojego życia. Jak nie idziemy w ilość, tylko w jakość, to jest ta jakość, a przy okazji ta ilość też jest, się okazuje, bo to jest trwałe, to jest spójne. I to, co robię z prowadzenia Bożego. To jest też bardzo ważne, bo ja tak sobie patrzę i na te różne kościoły, na różne rzeczy, które się potworzyły w Polsce, na różnych liderów i tak myślę, kurczę, w ogóle to nie jest to łatwa sprawa często wiele rzeczy, a mówię, to bez Bożej, no z Bożą mocą no spoko, daję radę, ale jak w ogóle ci ludzie robią te rzeczy wielu bez Bożej mocy, to w ogóle mu jakiś kosmos, to albo wyjdzie jakaś kompromis, albo jakaś inna patologia, albo wszystko w ludzkiej sile i się zajedziesz, nie? To dla mnie jest szokiem, nie? Ale z Bożą mocą można i mogą być te rzeczy cały czas czyste, cały czas mocne, cały czas wyraźne, cały czas wskazujący na Chrystusa. I to, co chcę ci powiedzieć, no co, ja mam 24 lata. Chcę ci powiedzieć, że możesz. Amen. Chcę ci po prostu powiedzieć, że możesz. Cokolwiek ci Bóg kładzie do serca, możesz. Amen. Amen. Super.